Sergiusz Piasecki. Zapiski oficera Armii Czerwonej. Czyta Henryk Bista. 22 września 1939 roku. Wilnius. Towarzyszowi Stalinowi. Noc była czarna jak sumienie faszysty, jak zamiary polskiego pana, jak polityka angielskiego ministra. Lecz nie ma siły na świecie, która by powstrzymała żołnierzy niezwyciężonej Armii Czerwonej, idących dumnie i radośnie wyzwalać z burżuazyjnego jarzma swych braci, chłopów i robotników całego świata. Zaskoczyliśmy nieprzyjaciela całkowicie. Ja szedłem pierwszy z pistoletem w pogotowiu. Za mną bojcy. Na granicy nie spotkaliśmy nikogo. Przyszliśmy ku polskiej strażnicy. Otoczyliśmy ją wzorowo i idziemy do środka. Drogę zastąpił nam jakiś zezwierzęcony żołnierz faszystowski. Przystawiłem mu pistolet do piersi, a bojcy bagnety. Ręce do góry, pachołku! Rozbroiliśmy go i szorujemy do środka. Prawie wszyscy tam spali. Nikt nie stawiał oporu. Zabraliśmy broń ze stojaków i wyłączyli telefon. Spytałem jednego z żołnierzy. Gdzie wasz dowódca? Ten, wskazał palcem. Patrzy ja, zupełnie chudy pan. Może nawet z robotników wygrzebał się, swych braci sprzedając. Tacy są najgorsi. Pytam ja go. Ty tu dowódca? Ja, powiada. O co chodzi? Złość mnie porwała. Ale nie miałem czasu porządnie z nim rozprawić się, tylko powiedziałem. Skończyło się twoje panowanie i koniec waszej pańskiej Polsce. Napiliście się dużo ludzkiej krwi. Trzeba teraz będzie i swoją wyżygać. Należałoby się według sprawiedliwości jego i tych wszystkich otumanionych pachołków kapitalistycznych powystrzelać. Chociaż kul szkoda na takie burżujskie ścierwo. Ale rozkaz mieliśmy jasny. Jeńców odesłać na tyły. Więc zostawiliśmy eskortę i poszli dalej. Nasze orły z NKWD tam z nimi rozprawią się. A nam szkoda czasu. Mamy do wykonania ważne bojowe zadanie. Poszliśmy dalej wprost drogą. Kierunek na Mołodeczno. Cicho. Nigdzie ani światła, ani człowieka. Zdziwiło mnie to nawet. Tyle naczytałem się o przebiegłości polskich panów. A tymczasem myśmy ich przechytrzyli. Jak śnieg na głowie im spadliśmy. Dopiero po 7 kilometrach od granicy spotkał nas zwierzęcy opór krwawych kapitalistów. Zapewne ktoś ze strażnicy polskiej zdołał uciec, wykorzystując ciemność i powiadomił burżuazję, że idzie niezwyciężona armia proletariatu. Ktoś krzyknął do nas coś w sobaczym polskim języku. Nie zrozumiałem co, tylko odpowiedziałem głośno i groźnie, aż echo poszło lasem. Poddaj się, faszysto, bo zniszczymy! Przed nami zadudniło tylko, więc my po krzakach, po rowach, jak wojskowa taktyka nakazuje, osłony szukać. Potem podciągnęliśmy maszynki i dawaj sypać po nich seriami, tylko las jęczał. Ze 2 godziny tak biliśmy z kulomiotów. Nikt się nie odezwał. Ale zawsze trzeba ostrożnie. Wróg chytry, może zaczaił się i czeka. Tymczasem rozwidniło się. Patrzymy, na drodze przed nami naładowany sianem wóz stoi, a przy nim zabity koń leży. Więcej nikogo. Widocznie wróg zrozumiał, z jaką potęgą ma do czynienia. I haniebnie uciekł. Takim to sposobem ja, młodszy lejtnant niezwyciężony Armii Czerwonej, wkroczyłem na czele mego plutonu do burżuazyjnej Polski. A stało się to nocą 17 września 1939 roku. Hurra! 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 Zapiski te zaczynam w mieście Wilniusie. Piszę je na chwałę naszej potężnej Armii Czerwonej i przede wszystkim jej wielkiego wodza. Towarzysza Stalina. Jemu też naturalnie zadedykowałem je. Gdy myślę o naszym wielkim wodzu i nauczycielu, to czuję, że do oczu mi napływają łzy. Kim bym ja był bez niego? Carskim niewolnikiem gnębionym i eksploatowanym nieludzko. A teraz ja,
którego ojciec był zwykłym robotnikiem. Jestem oficerem. Mam zaszczyt należeć do komsomołu. Ukończyłem 10-latkę. Umiem czytać i pisać prawie bez omyłek. Potrafię też rozmawiać telefonicznie. Znam poligramotę. Jem codziennie prawdziwy chleb, chodzę w butach ze skóry. Jestem człowiekiem oświeconym i kulturalnym. Poza tym korzystam z największych wolności, jakie może mieć człowiek na ziemi. Wolno mi go nawet nazywać naszego wodza towarzyszem. Czuję, że łzy radości i dumy napływają mi do oczu. 23 września 1939 roku, Wilnius. Batalion nasz stoi w koszarach przy ulicy Wilkomierskiej. Nam oficerom komendantura dała pozwolenie na zamieszkanie prywatnie w pobliżu koszar. Ja się ulokowałem przy ulicy Kalwaryjskiej w domu numer 4. Przyszedłem tam wczoraj rano z orderem z komendantury i pytam o prezesa domkomu. A mnie powiedzieli, że żadnego domowego komitetu u nich nie ma i nie było. Splunąłem ja. Też porządki. Jakżeście tu żyli? Powiadają normalnie, a sprawy meldunkowe załatwiał dozorca domu. Poszedłem ja do dozorcy. Pokazali mi jego suterynę. Myślę sobie, nareszcie zobaczę chociaż jednego eksploatowanego proletariusza. Ale gdzie tam? Widzę, ja w dużym pokoju siedzi tłusty, pięknie ubrany pan. Ja tylko na nogi jego spojrzałem i od razu zobaczyłem. Buty z cholewami, a on nic, siedzi i pije kawę. Na stole prawdziwy chleb leży i cukier w bańce stoi. Nawet kiełbasę na talerzu zauważyłem. Wielka mnie złość ogarnęła, że taki kapitalista dozorcę udaje. Ale nic nie powiedziałem, tylko tak sobie pomyślałem. Przyjdzie na ciebie czas, skończy się twoje kiełbasiane życie i o butach też zapomnisz. Tymczasem mówię, dzień dobry, powiedział i na krzesło ręką pokazał. Usiadłem ja i jemu order z komendantury na stole kładę. To, mówię, dotyczy mieszkania dla mnie w tym domu. Popatrzył na papier i tak i owak, a potem gada. Ja po rosyjsku umiem mówić, ale liter waszych nie znam. Sami mnie przeczytajcie, co tam stoi. Przeczytałem ja jemu. A on powiada, mieszkań wolnych mam aż 3, 5 pokojów i kuchnia to jedno, a 2 są po 3 pokoje z kuchnią. Bierzcie, które chcecie. Ale ja jemu mówię, że mnie tylko jeden pokój potrzebny, lecz chciałbym u uczciwych ludzi mieszkać, żeby nie okradli. A za pokój będzie płacić komendantura według normy. On zastanowił się i mówi, chyba najlepiej wam będzie u nauczycielek, kobiety spokojne, na emeryturze. To mi się podobało. Zawsze kobiety są mniej niebezpieczne. Może nie napadną niespodzianie, nie zarżną. Poszliśmy razem do nauczycielek. Jedna z nich dobrze po rosyjsku mówi. Chętnie, powiada, was na mieszkanie wezmę. Dla nas za drogę, a tak nam komorne obniżą. A gdzie gospodarz, pytam. Pewnie z innymi kapitalistami uciekł. Tu gospodarza nie ma, dom magistracki. Był rządca, ale powołali go do wojska, a komorne zawsze wpłacamy do magistrackiej kasy. Pokazują mnie one swoje pokoje. Nigdy w życiu ja takiej rozkoszy nie widziałem. Po prostu rozpusta. Dywany nawet na podłodze leżą i kwiaty różne, i żywy ptaszek, podobny do wróbla, ale żółty całkiem, w klatce poświstuje. I rozmaite tam stoły, stoliki, półki, półeczki, szafy, szafeczki, krzesła, fotele. Takie tam rzeczy są, że szort wie, jak jej nazwać. Ale nic. Udaje, że to wszystko wcale mnie nie dziwi. Umówiłem się ja z nauczycielkami, że wieczorem wprowadzę się. Oddały mi narożny pokój z balkonem. Zapytały, czy dużo mam rzeczy, ale rzekłem im. Jaki oficer bojowy może mieć rzeczy? Nic nie mam, to przecież wojna. Powiedziały, że dadzą mi pościel. Zgodziłem się na to, pomyślałem sobie, na jakiego czorta to mi jest potrzebne. Poszedłem ja miasto oglądać. Idę ja ulicami i widzę, że w prawdziwą burżujską jaskinię trafiłem. Publika na ulicach ubrana jak na bal. Każdy w skórzanych czewikach, a niekiedy to i nawet w butach. Krawaty i kołnierzyki też u wielu zauważyłem. I prawie wszyscy są w kapeluszach. Ot, pasożyty.
A najdziwniejsze to są kobiety. Włosy każda ma uczesane jak aktorka filmowa. Na nogach cienkie pończochy, pewnie w Paryżu kupowane. Gładkie, brązowe, sukienki lekkie, kolorowe, no, jak kwiaty. W życiu swoim takich ja nie widziałem. Pięknie, burżujskie ścierwo poubierane. Ja tak sobie idę i myślę, chyba tu z całej Polski kapitaliści z żonami i córkami zjechali się. Takie bogactwa. Trochę mnie nawet strasznie zrobiło się. Tyle tych krwiopisów dookoła szwenda się, ale widzę, że i naszych chłopaków jest sporo. Chodzą ulicami i też fason trzymają. Każdy naperfumowany tak, że z daleka czuć. Niech burżuje przekonają się, jaka u nas kultura. W jednym miejscu patrzę ja, piekarnia. W oknie sklepu chleb i bułki zauważyłem. Nawet ciastka były. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Myślę sobie, albo to jest burżujska propaganda, albo specjalny sklep polskiego inturystu. Stanąłem ja przy oknie i obserwuję. Ludzie wchodzą, kupują, wychodzą. A ja tylko staram się zauważyć, czy specjalne stachanowskie bony mają, czy zwykłe kartki. Myślę sobie, spróbuję ja. A nuż sprzedadzą, wchodzę ja do środka, odkaszlnąłem i mówię niby spokojnie. Proszę mnie odważyć pół kilograma chleba. Panienka ładna taka i cycata pyta, jakiego? Ja palcem pokazałem na najbielszy, jak bułka i nic. Nic, odważyła, nawet w papierek zawinęła i podaje mnie. Proszę pana, powiedziała, aż ja zdrętwiałem. Panem mnie nazwała. Nie rozeznała się, chyba tylko dlatego i chleb mi sprzedała. Dałem jej rubla, a ona mi całą kupę pańskich kapitalistycznych pieniędzy reszty wydała. I o żadne bony, kwity czy ordery nie pytała nawet. Wyszedłem ja ze sklepu, chleb ciepły, biały, aż pachnie. Chciał od razu zjeść, ale spostrzegłem, że na ulicy nikt nie je. Tylko nasze chłopaki chodzą i pestki słonecznikowe gryzą. Wsadziłem ja chleb do kieszeni. Szkoda, myślę, że kilograma nie poprosiłem. Może by sprzedała. A sam liczę, toż wychodzi, że za naszego rubla mógłbym 5 kilo chleba kupić. Słodko żyło się burżują w tej dawnej Polsce na krzywdzie roboczego narodu. Ach, idę ja dalej i widzę, znów piekarnia. Wziąłem się na odwagę i jazda do środka. Tym razem już o kilo chleba poprosiłem. Palcem też na biały pokazałem i nic. Odważyli, wzięli 20 groszy i chleb mi podali. Szkoda, myślę, że 2 kilogramów nie poprosiłem. Może by też sprzedali. Lecz trochę dalej znów piekarnię dostrzegłem. Więc szoruję ja do środka i mówię, jakby całkiem nawet spokojnie i obojętnie, poproszę o 2 kilogramy białego chleba. A kapitalista, który chleb sprzedawał, nawet kołnierzyka i krawata nie zdjął, żeby klasowe pochodzenie ukryć, spytał, może cały bochenek weźmiecie, 3 kilo waży. Dawaj, powiedziałem. Zapłaciłem ja 60 groszy, zabrałem chleb i wychodzę na ulicę. Toż ja za 90 groszy kupiłem 4,5 kilograma chleba i nawet w kolejce nie stałem. Nie mogę ja tego zrozumieć. Nie inaczej. Kapitalistyczna propaganda. Tę sprawę będę ja musiał wyjaśnić. Ponieważ niewygodniej mi było z chlebem po mieście łazić, poszedłem ja do koszar. Tam ruch wielki, chłopaków pełno, niektórzy z miasta poprzychodzili, cuda o głupocie polskich panów opowiadają. Okazało się, że tu nie tylko chleba, ale i słoniny, i kiełbasy można kupić ile kto zechce. Niektórzy mówią, że tu zawsze tak było. Nie mogę ja w to uwierzyć. Wieczorem wprowadziłem ja się do swego pokoju. Nauczycielka ta, co po rosyjsku mówi, drzwi mnie otworzyła i pokój pokazała. Zaprowadziła mnie też do pokoju obok kuchni. Tam jest piękna umywalka i duża wanna. Popatrzyłem ja na to wszystko i tak sobie myślę. Zabić by ciebie trzeba na miejscu za to wszystko. Iluż naszych braci chłopów i robotników z głodu pozdychałabyś ty, pasu
tylko Żydko mogła w takiej wannie rozkoszować się. A ona trajkocze, krany kręci i pokazuje mi, jak to działa. To ja jej wtedy powiedziałem, w porządku. Karabin maszynowy więcej ma chytrości i dajemy sobie radę. A wasza wanna to głupstwo. Poszedłem ja do swego pokoju i oglądam wszystko. Ale chodzić było niewygodnie, bo dywany przeszkadzają. Wyszedłem ja na balkon, a tam pełno kwiatów w donicach. Patrzę ja na miasto. Wieczór się zrobił. Słyszę, nasi bojcy Katiusze śpiewają. To ja z nimi podciągnąłem. A potem jak zaświstałem, to tak mi smutno zrobiło się. I Duniaszka się przypomniała. Poszedłem ja do pokoju, zapaliłem światło i do mojej sympatii takie oto pismo wyszykowałem. 23 września 1939 roku, miasto Wilnius. Najukochańsza Duniaszka. Piszę do ciebie ten list z samego centrum polskiej burżuazyjnej jaskini. Potężnym ciosem naszej żelaznej, czerwonej pięści zmiażdżyliśmy polskich faszystowsko-kapitalistycznych generałów i wyzwoliliśmy z ucisku burżuazyjnego jęczący w szponach tyranów polski robotniczo-włościański naród i wszystkie inne narodowości nielitościwie gnębione i eksploatowane przez krwiożerczych panów. Mieszkam ja w pięknym domu, którego właściciel kapitalista uciekł. Tutejsze burżujki naznosiły mi kwiatów i zasłały cały pokój dywanami. A to wszystko ze strachu. Codziennie pływam w wannie. Wanna to są duże niecki zrobione z żelaza, do których nalewa się wody i cały człowiek, nawet z nogami, może się w nich zmieścić. Pisać do mnie możesz na Wilnius, bo pewnie przez jakiś czas tu jeszcze będziemy. Dokładny mój adres jest na kopercie. Ściskam mocno twoją dłoń i łączę komsomolskie pozdrowienie. Lejtnant bohaterski Armii Czerwonej, Michał Zubow. Skończyłem ja list, zdjąłem buty, żeby za dywan nie czepiać się i spaceruję sobie. Trzech tankistów nagwizduję, aż tu słyszę, ktoś do drzwi puka. Wejść, powiedziałem. Do pokoju weszła dziewczynka lat 10, sprytna taka. Widać od razu burżujskie nasienie. Oczy po kątach latają. Pewnie na przeszpiegi ją przysłali, żeby zobaczyła, co ja robię. Mamusia powiada, na herbatę was prosi. Myślę ja sobie iść, nie iść, ale poszedłem. Byłem ciekaw zobaczyć, jak burżujki herbatę piją. Otóż przychodzę ja do ich stołowego pokoju. Widzę biały obrus na stole leży, a na nim pełno różnych drogocennych naczyń. Ser na talerzu położony, mleko w dzbanku, wędlina jakaś, cukier w cukiernicy. Tylko chleba było mało, więc ja powiedziałem, zaczekajcie chwileczkę i wyszedłem. Wróciłem do swego pokoju i myślę, czy kilo chleba wziąć, czy cały bochenek. Ale może dużo zeżrą. I mnie też jeść się zachciało. Wziąłem ja duży bochenek, przyniosłem do nich i położyłem na stole. To powiedziałem. Do wspólnego użytku. Ale na co to, mówi jedna? Chleba u nas dużo, tylko nie krajemy wszystkiego, żeby się nie cechł. Nic, powiedziałem. Proszę się nie krępować i jeść, ile tylko, która chce. Mnie stać na to, żeby i dwa takie bochenki kupić. Popatrzyły one po sobie. Widocznie zadziwiająca była moja hojność. Herbaty mnie nalały. No i nic, rozmawiamy. Ta, co rosyjskim dobrze włada, Maria Aleksandrowna się nazywa, częstuje mnie. Proszę sera, proszę wędliny, a czemu masła na chleb nie smarujecie? Więc ja powiedziałem, a tak to i jest masło. Mnie mama opowiadała, że kiedyś u nich też z mleka masło robili. Pytam ja je, jak która się nazywa? Więc Maria Aleksandrowna na jedną pokazuje i mówi, pani Zofia. A druga okazała się panią Stefanią. A jak nazywa się mała, spytałem. Andzia. No nic. Siedzimy sobie i rozmawiamy dość kulturalnie. To o pogodzie, to o urodzaju. Widzę, że i ja ich sobaczy język trochę rozumiem. A czego nie rozumiem, to mi zaraz Maria Aleksandrowna tłumaczy.
i wszystko byłoby dobrze, ale jedna z nich, ta starsza pani Zofia, mówi do mnie łamanym rosyjskim językiem. Panie lejtnancie, czy długo będziecie u nas w Wilnie? Bardzo mi to pytanie nie podobało się. Od razu zrozumiałem, że chciała sprytnym sposobem strategicznych zamiarów wyższego dowództwa się dowiedzieć. Ale ja w lot ją rozgryzłem, więc odpowiedziałem bardzo grzecznie i spokojnie, chociaż właściwie w mordę z miejsca bić należało się. Ile nam będzie chciało się, tyle tu i będziemy. A ona znów. Panie lejtnancie, czy podoba się panu nasze Wilno? Zgrzytnąłem ja zębami. Kpi cholera ze mnie, czerwonego oficera i uczciwego bolszewika. Drugi raz już mnie panem nazwała, ale zacisnąłem ja pod stołem pięści i staram się wytrzymać. Po pierwsze, powiadam, nie Wilno, lecz Wilnius, otco. Po drugie, nie wasze, ale nasze. Po trzecie, nie podoba mi się wcale, bo żadnej kultury nie ma. Nawet na dworcu Woszebiki nie zauważyłem. Tu wtrąciła się Maria Aleksandrowna i mówi tak czysto po rosyjsku. Bardzo to jest podejrzane i trzeba będzie o tym do NKWD zameldować. Więc powiada, Woszebijek u nas istotnie nie ma, ale to dlatego, że wszy nie mamy. Woszebijki są potrzebne jako urządzenie sanitarne i higieniczne, mówię jej. Myszy też może nie być, a od kotów u was wszędzie mnóstwo. Od co? A tamta pierwsza pani Zofia znów do mnie zwraca się i widzę ja, morda chytra. Panie lejtnancie, ale ja tym razem dokończyć jej nie dałem. Rzuciłem nóż na stół i ryknąłem. Stól pysk, stara małpo, żaden ja ci pan, lecz obrońca proletariatu. Jestem od tego właśnie, żeby taką zarazę faszystowską jak ty niszczyć, rozumiesz? A jak nie rozumiesz, to ja ci zaraz to ręcznie wytłumaczę. Jak machnę ja pięścią w stół, tak szklanki po nim i skakały. Dziewczynka płakać zaczęła, a Maria Aleksandrowna błaga mnie i omal też nie płacze. Michaile Nikołajewiczu powiada, nie gniewajcie się, u nas do każdego mówi się pan, nawet do żebraka, tak samo jak we Francji monsieur, albo w Anglii mister. Ale ja nie dałem się ułagodzić takim chamkom. Zrobimy porządek i z panami, i z musjami, i z mistrami. Na wszystko czas przyjdzie i dla każdego odpowiednie miejsce się znajdzie. A mnie, uczciwemu człowiekowi, w waszym pańskim towarzystwie siedzieć i herbaty spijać nie wypada. Do widzenia. Wstałem ja, naturalnie splunąłem i dumnie wyszedłem. Poszedłem ja spać. Łóżko widzę wysoko nasłane, kołdra duża, lekka, miękka, w białą powłokę wsunięta, a na powłoce tej różne tam kwiatki powyszywane. Dwie poduszki są też w powłoczkach z kwiatami. No i prześcieradło, a wszystko to takie białe, jakby białą farbą pomalowane. Ja nawet palec pośliniłem i spróbowałem, czy marzę. Wlazłem ja w to ich łóżko i cały w nim utonąłem. Kręciłem się, jak kręciłem i nic, sen nie bierze. Nie dla mnie porządnego bolszewika takie burżujskie wynalazki. Jak oni w takim czymś z babami śpią? Ach! Wylazłem ja z łóżka, poduszkę pod ścianę położyłem, kołdrą owinąłem się i w dwa momenty usnąłem. 8 października 1939 roku, Wilnius. Wczoraj otrzymałem ja miesięczną pensję, 700 rubli. Prowiant też wydali na cały tydzień naprzód. Chleb, krupa, cukier, ryba, słonina, herbata i paczka tytoniu. Chleb co prawda był spleśniały, rybę trochę czuć, ale jeszcze jeść można. Krupy potarły się na mąkę i jakby stęchły. Słonina naturalnie zjełczała. Połowy tytoniu jakiś drań z paczki wyciągnął i trocin dosypał. Cukier mokry, dla wagi. Ale to nieważne. Ważna jest troska o nas i pamięć. A 700 rubli bardzo mi się przydało. Okazało się, że tu można za te pieniądze mnóstwo różnych dobrych rzeczy kupić. Nasze władze taki kurs ustanowiły. 1 rubel jest równy 1 złotemu. Za 700 rubli... Co by ja u nas kupił?
a tu paraszewików 20 rubli, kilo cukru 1 rubel i wszystkiego ile chcesz, nawet w kolejce stać nie trzeba. Dobrze żyło się tu, burżują na krzywdzie proletariatu. Ale teraz i my pożyjemy rozkosznie. Ja już 3 dni tylko kiełbasy jem, a na biały chleb to i patrzeć nie chcę. Jedynie bułki różne ścinam. Dziś rano wstąpiłem ja do zegarmistrza i pytam, czy nie ma czasem zegarka na sprzedaż. Jaki chcecie? Spytał on mnie. Najlepszy, jaki być może. Wiele by taki kosztował. Mamia powiada, doskonały zegarek słynnej firmy Omega. Ale cena duża, nie wiem, czy kupicie. Ile? 120 rubli. Pokaż. Rzeczywiście, zegarek piękny, ale czy dobry, czort go wie. Może chce oszukać, pachołek imperialistyczny. Wtedy ja jemu powiadam dorzecznie. Twoja Omega bardzo mi podejrzaną wydaje się, ot, żebyś miał kierowski zegarek. To bym chętnie kupił. To nasza sowiecka firma i oszustwa żadnego nie może być. A on zaraz szuflady u stolika otworzył i kierowski zegarek wyjął. U naszego dowódcy pułku widziałem taki. Wszyscy oficerowie zegarka mu zazdrościli. Otrzymał go od rządu jako praktyczną nagrodę za wyróżniającą się służbę. Sprzedajesz? Pytam. Naturalnie, z tego żyję. Wiele kosztuje. 30 rubli. Gwarancję na rok ode mnie otrzymasz. Pomyślałem ja sobie, co tu robić. Różnica w cenie wielka, ale kierowski zegarek jest kieszonkowy. Na rękę, żeby ludzie widzieli, podziwiali i zazdrościli, nie włożysz, a w kieszeni nosisz też niezbyt wygodnie. Duży, drani, ciężki. No i na łańcuszku musiałbym go uwiązać, aby któryś z kolegów nie skradł. Pomyślałem ja sobie, ech, było, nie było, kupię Omegę. U nas w związku pewnie z 50 razy. Tyle otrzymam, jeśli zechcę sprzedać. No i kupiłem. Włożyłem ja go na rękę i poszedłem na spacer. Wysoko, ręka w górę podciągnąłem, żeby ludzie widzieli, że jestem przy zegarku. Przyjemne takie samopoczucie. Chcę widzieć, która godzina, tylko rękę w górę podniosę, spojrzę i już wiem. Ach, a wszystko to zawdzięczam ja naszej radzieckiej władzy i wielkiemu Stalinowi. 9 października 1939 roku, Wilnius. Wstaję ja dziś rano i pierwsza rzecz, na zegarek patrzę. A on drugą pokazuje. Co za czort, myślę. Posłuchałem ja. Nie chodzi. Potrząsnąłem go. Też nic. Nie funkcjonuje. Ot i orżnął mnie burżujski zegarmistrz. Trzeba było kierowski kupić. Bardzo ja zdenerwowałem się i nawet na kiełbasę apetyt straciłem. Tylko ubrałem się jak najprędzej, pistolet naładowałem i od razu do zegarmistrza walę. Przychodzę i nie witając się z miejsca mu powiadam. Cóż to za kpiny, za taką hecę, ja mam prawo tobie zaraz w łeb palnąć. Gwarancję dałeś mi na rok, a zegarek na drugi dzień zepsuł się. Proszę mi pokazać zegarek, powiedział zegarmistrz. Dałem mu ja Omegę. On szkiełko w oko wsadził, zegarek otworzył i patrzy. Potem uśmiechnął się jadowicie i zegarek zamknął. Później główkę przy zegarku palcami uchwycił i zaczął nią kręcić. Potem posłuchał i podaje mi Omegę. Zegarek, powiada, jest w porządku, tylko trzeba raz dziennie go nakręcać, bo mechanizm jest poruszany sprężyną. Ale ja to już i sam zmiarkowałem. Lecz żeby drań się nie cieszył, że niby taki mądry jest, to ja jemu powiedziałem. U nas w Związku Radzieckim lepsze zegarki nakręca się elektrycznością. I z zachowania mojej komsomolskiej godności dumnie wyszedłem. Nawet nie pożegnałem się. Niech nosa do góry nie zadziera. Dzisiaj list od Duniaszki otrzymałem. Zdziwiłem się ja bardzo. Jeszcze 3 tygodni nie minęło, jak ja list do niej napisałem, a już odpowiedź mam. Dobrze pracuje nasza radziecka poczta. I koperta nieuszkodzona. Widocznie cenzura listem moim nawet nie zainteresowała się. Ale potem okazało się, że listem przez okazję otrzymałem. Kolejarz znajomy do Wilniusa jechał, więc Duniaszka mu list dała. Bardzo mi list Duni spodobał się, więc przepisuję go dosłownie. Kochany mój Miszeczka,
Bardzo jesteśmy z siebie dumni, że tak dzielnie spełniasz swój bolszewicki obowiązek i gromisz bandy polskich faszystowskich generałów. Tylko pewnie tobie, biedaku mój, tam głodno. Wiem dobrze z książek i gazet, że w Polsce zawsze był wielki głód. Tylko kapitaliści tam obżerali się do woli chlebem i słoniną. Poza tym widziałam ja na dworcu eszelon towarowych wagonów, a na każdym wagonie był plakat duży. Chleb dla głodującej Polski. Posłałabym ci, mój maleńki, sucharów, ale od 2 miesięcy sama chleba nie jadłam. Ale mogę ci posłać suszonych jagód. Poza tym mogę dodać trochę kartofli. Ty napisz otwarcie. Jeśli trzeba, to ja zaraz ci wyślę. A tak w ogóle u nas wszystko w porządku. Tylko aresztowali, wysłali do łagru sąsiada naszego, Wasyla Morgałowa. Za to, że szerzył angielską imperialistyczną propagandę. Powiedział podlec popijanemu, że niedługo Związek Radziecki będzie żyć w przyjaźni z Niemcami i że będzie z nimi wojna. Chociaż to nasz daleki krewny, ale wcale go nie żałujemy. Posyłam ci ukłony od całej rodziny, kochająca ciebie na wieki, Dunia. Szkoda mi trochę Morgałowa, bo wiadomo, cała jego rodzina będzie za te zbrodnie odpowiadać też. I co mu się stało? Chyba gazet nie czyta, albo radia nie słucha. Przecież codziennie piszą i mówią, że towarzysz Stalin i kanclerz Hitler to są dwaj najwięksi przyjaciele. Anglia zaś jest jaskinią eksploatatorów i podżegaczy wojennych. Nauczą go w łagrze rozumu. Tak, mój, trzeba. 15 października 1939 roku, Wilnius. Wczoraj zauważyłem ja w mieście i nasze sowieckie sklepy. A jakże, od razu 2 otworzyli. Niech burżuje nie myślą, że tylko u nich handel kwitnie. Wstąpiłem do jednego z nich. Pięknie, tam portrety Stalina, Lenina i różne takie proletariackie hasła wiszą. Nasze sowieckie panienki targują, książki sprzedają, to znaczy kulturę szerzą. Jedna panienka nawet mi się spodobała, więc pytałem jej, czy mogłaby do mnie na noc przyjść. Ale powiedziała, że bardzo żałuje, ale najbliższe wszystkie noce ma zajęte. Szkoda, ale trudno, kobiet naszych mało. Chłopaków zaś dużo, więc nie nadążają. Kupiłem ja broszurę. Wielki wódz wielkiego narodu niemieckiego. I poszedłem. W drugim sklepie zauważyłem we wszystkich oknach duże portrety towarzysza Stalina. Pięknie bardzo to wygląda. Wstąpiłem ja do środka i o cenę zapytałem. Bez ram, powiadają, 3 ruble. Z ramami pod szkłem 25 rubli. Myślę ja sobie, trzeba kupić. Może czasem ktoś do mnie wstąpi, to od razu zobaczy, że kulturalny człowiek mieszka. Spytałem też o portret Hitlera. Warto by ich kochanych towarzyszy razem powiesić. Ale powiedziano mi, że jeszcze nie nadesłali. Kazali dowiadywać się. Poszedłem ja do domu. Portret Stalina niosę tak, żeby każdy widział. Niech burżuazja dygocze przed obliczem naszego wielkiego wodza. Przychodzę ja do domu i tak sobie myślę, gdzie by go ukochanego ojca powiesić. Widzę w kącie, w najlepszym, można powiedzieć, miejscu. Jakaś madama wisi, a jakże w złotej sukience i w koronie na głowie. Myślę ja sobie, toż to ich burżujski święty obraz. Dopiero teraz domyśliłem się. Wołam ja Marię Aleksandrownę i z oburzeniem wielkim pokazuję na obraz. Proszę mi to natychmiast stąd zabrać. Jestem kulturalnym człowiekiem i zabobonów mi nie trzeba. A lampka niech zostanie, bo jest w czerwonym, proletariackim kolorze. Zabrała ona swój obraz, a ja zaraz naszego kochanego wodza i nauczyciela powiesiłem. Wieczorem zapaliłem ja pod portretem lampkę. Czerwone światło pełza po portrecie naszego czerwonego wodza proletariatu, a ja sobie siedzę w miękkim fotelu i czytam biografię Hitlera. Bardzo ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się, że on był kiedyś malarzem pokojowym. To znaczy, też proletariackiego pochodzenia jest. A dalej dowiedziałem się, że on także u siebie w Germanii socjalizm wprowadził. Ech, tak, życie jest piękne. W
wszelkie prawa zastrzeżone.